Jak wyglądał pogrzeb? Czy opowiadali rodzice, jak wyglądał pogrzeb arcybiskupa? Bardzo, mówię, że mówię, właśnie moja mama nieraz opowiadała, tato nieboszczyk opowiadał, mówię, że strasznie było, bardzo dużo ludzi, ze wszystkich stron się nadjeżdżało, że księży dużo było, że tego, że mówię, że naprawdę, mówię, no, że było coś okropnego, mówię, a był tylko jęk i płacz słychać. Czarnymi końmi go wieźli. Tak, 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 mówię, że było bardzo tego. I później ten grobowiec był ten obraz, który nad grobowcem, tak, tak, to, tak. To zaraz po pogrzebie tam umieszczono? Tak, 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 bo on to właśnie to był ostrobramskiej Matki Boskiej Wileńskiej, nie? To on był z Wilna i dlatego sobie to zażyczył taki obraz, żeby to mu tam wstawić. A górka? A górka to był przecież dziedzic, to znowu był właśnie z tych Amrozów. On był na Amrozach tam, to on Amrozy miał. Gdzie tam. On mieszkał? Też tam na Amrozach. Ale na górze? Też, tak. Na górze, tak? Tam, tam na górze, na Amrozach mieszkał. Ja nie wiem, czy ten pałac tam stoi, na pewno nic Maryśka, nie ma. Maryśka, ja w życiu nie widziałam. Jak Gromadzkiego nic nie ma, wszystko rozebrali, to i górki na pewno wszystko rozebrali. A miał duży pałac, piękny był. Ja go widziałam, bo ja mój dzień raz tam kudziłam na ten. A jak wyglądał pałac górki? O, piękny był. Piękny był, naprawdę był piękny, duży. No po prostu był, nie był piętrowy, ale że był bardzo wysoki. To z przodu miał takie filary, takie wejście było, filary, taki ganek ten był, nie? No było chyba też może jakieś 5-6 schodów się tak szło się po tym i tego. A piwnica to, ale dlatego piwnica była bardzo wysoka. Wysoko piwniczenie było, nie? Ale co tam w piwnicach było, to ja nie wiem, ja tam nie byłam do tego. Tylko że jakśmy tam nie szli do ciotki tam Anielki, to wiesz, z Milką, no to tam się przychodziło właśnie koło tego górki i szło się do ciotki. A dwór Romańskiego widziała pani, czy nie? A dwór, o, pewnie, że Romański, czegośmy nie widzieli. Tak, jakieśmy długi chodzili. No. Jak wyglądał? Piękny. Ale murowany był, czy? Murowany, tak? Był wysoki, piętrowy, z wieżą taką był, naprawdę piękny był, bardzo piękny był dwór. Do Romańskiego, przecież tyle tych tam pomieszczeń miał, te pałaców tych wszystkiego. Dla pracowników przecież takie czwóraki pobudował, przecież pracowniki mieszkania mieli, ci co u niego pracowali, że naprawdę tego tam. Mój wujko Andrzej był rządcą tego tam u niego, nie? A wszystko robił końmi, wszystko końmi. Maryśka! Jak się wojna rozpoczęła, to już traktor miał. A później już tak, po tym polu, pamiętam, jak wojna się rozpoczęła, ta druga wojna światowa. Ja szłam ze szkoły, to po polu jeździł traktor. A ja jeszcze nie wiedziała, co to traktor, co to jest. Ja myślałam, że on na mnie jedzie i bardzo się jego bała i uciekałam. To ja pamiętam to. No. To był chyba jedyny traktor w okolicy, nie, co? Nie, tak? A to taki nieduży jedyny. Był. To mały taki, to był taki. Wiesz. A ja się tego bała, bo ja o tym nie słyszała, tam tego nie było. Bo on wszystko robił końmi. Wszystko końmi. Ja pamiętam jak ponad deberki, konie, jak oni się nazywali, furnale, szli z tymi końmi jeden za drugim i tak orali te tam na górze te pole.